Zabory to bez wątpienia jeden z najgorszych okresów w historii Polski. Państwo polskie było tak naprawdę okupowane przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Który z nich był najgorszy, a który najlepszy? Odpowiedź na tak zdawałoby się proste pytanie wcale taka prosta nie jest, ale spróbujemy jej poszukać w tym materiale. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Warbook, specjalizujące się w pełnych akcji książkach militarnych z Polakami w roli głównej. Nakładem tego wydawnictwa ukazała się niedawno książka Roberta Forysia Gambit Hetmański, wartka powieść historyczna o czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Książkę można zakupić w księgarni internetowej Warbook. Link znajdą Państwo w opisie filmu. W powszechnej świadomości najbardziej życzliwy dla Polaków był zabór austriacki. W Krakowie, w niektórych domach, a nawet w instytucjach publicznych można spotkać wizerunki cesarza Franciszka Józefa. Jego podobizna widniała nawet na butelkach popularnej marki wody mineralnej. Jest to oczywisty skutek trwającej do dziś nostalgii za czasami autonomii galicyjskiej. Po powstaniu Austro-Węgier Galicja posiadała własny Sejm, sprawujący władzę wykonawczą Wydział Krajowy oraz Radę Szkolną Krajową. Ta ostatnia zbudowała system szkolnictwa z językiem polskim i ukraińskim. Polskim można było się także posługiwać na uczelniach wyższych, w urzędach i sądach. Polacy byli również namiestnikami Galicji i ministrami do spraw Galicji w rządzie austriackim. Mimo, że autonomia nie miała charakteru narodowo-polskiego, to Polacy wyraźnie w niej dominowali. Na posiedzeniach Sejmu Krajowego niekiedy debatowano w języku ukraińskim, ale Rusini, jak nazywano wówczas Ukraińców, choć stanowili 40% ludności prowincji, obejmowali jedynie 15% mandatów w Sejmie. Winny temu był system wyborczy, preferujący wielkie ziemiaństwo. Warunki, jakie zapewniała autonomia galicyjska, pozwoliły na rozwój polskiej kultury, nauki czy sztuki. Polacy mogli świętować rocznicę nawet takich wydarzeń jak uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ponadto żyli w państwie prawa, byli wybierani do austriackiego parlamentu, a nawet zasiadali w gabinetach rządowych, nierzadko nawet im przewodząc. To wszystko powodowało, że rodziły się nawet pomysły, by przekształcić Austro-Węgry w Austro-Węgro-Polskę. Ale ten galicyjski raj miał też dużo gorsze oblicze. Z perspektywy Wiednia Galicja była krajem peryferyjnym, pogranicznym z wrogą Rosją. Większy przemysł tworzyło tu jedynie zagłębie naftowe w rejonie Podkarpacia, kopalnie soli w Bochni i Wieliczce i trochę kopalni węglowych w pobliżu granic z Górnym Śląskiem. W dodatku od reszty państwa Galicja była oddzielona łańcuchem górskim. Dominowało tu rolnictwo, w którym średnia powierzchnia gospodarstw stanowiła 5,5 hektara. Gospodarstwa powyżej 15 hektarów stanowiły jedynie 0,5% ogółu. Do tego wszystkiego wieś była bardzo przeludniona, a to wszystko powodowało, że była to najbiedniejsza prowincja w Austrii. Narodziło się nawet pojęcie galicyjskiej nędzy. W latach 1867-1914 Galicja była zatem najlepszym miejscem do życia pod względem rozwoju polskości, ale pod względem gospodarczym działo się tu kiepsko. A jak wcześniej wyglądał zabór austriacki? No cóż, gospodarczo też nie było najlepiej, a polskość tępiono. Początek władzy austriackiej na polskich ziemiach był naznaczony dwoma zjawiskami: upadkiem gospodarczym miast oraz masowymi ucieczkami chłopów do Rzeczpospolitej. Miasta, zwłaszcza północnej Galicji, z powodu granicy straciły swoje naturalne połączenia i rynki zbytu. Ponadto miejscowi rzemieślnicy musieli działać we warunkach konkurencji tanich wyrobów z fabryk z Czech i Austrii. W latach 90. XVIII wieku import do Galicji był 10-krotnie większy od eksportu tutejszych towarów. Działo się tak, mimo że kiepska infrastruktura utrudniała tu dotarcie i tworzyła bardzo hermetyczny rynek. Austriacy postawili jednak na typowo kolonialną politykę. Z Galicji wywożono wszelkie surowce,
a gotowe wyroby przemysłowe trafiły tu z Czech lub Austrii. Poza tym władza ograniczała inwestycje publiczne. W 1817 roku jedynie 16% dochodów prowincji pozostawało na miejscu. Reszta wędrowała do kasy centralnej. Taka sytuacja utrzymywała się aż do utworzenia autonomii. W 1842 roku anonimowy publicysta pisał: oprócz koszar wojskowych i więzień publicznych, nie ujrzysz w naszym kraju żadnej rządowej budowy, użytek publiczny na celu mający. Powszechne niezadowolenie z władzy cesarza Józefa II panowało wśród warstwy chłopskiej. Działo się tak, mimo że w 1775 roku zakazano odrabiania pańszczyzny w niedzielę i święta, a także zwiększania jej wymiaru. Ograniczono też stosowanie kar cielesnych. Wprowadzono również opiekę władcy i sądów państwowych nad stanem chłopskim. Mimo to włościanie masowo zbiegali z Galicji do Rzeczpospolitej. To zmusiło cesarza do wprowadzenia do prowincji dodatkowych jednostek wojskowych i stworzenia kordonu sanitarnego na granicy z Polską. Chłopi obawiali się, że opieka władcy będzie iluzoryczna, a szlachta z powodu zmian nie będzie zobowiązana, by się o nich troszczyć w obliczu głodu czy katastrof naturalnych. Do tego dochodziły podatki nakładane na chłopów przez państwo. Włościanie byli też zobowiązani do wieloletniej służby wojskowej, z której większość nigdy nie wracała. To koniec końców powodowało, że chłopi woleli zacofaną Rzeczpospolitą od oświeconej Austrii. Taki stan nie był jednak trwały. Odwołanie się do urzędu austriackiego wobec wyzysku pana było często jedynym ratunkiem. To powodowało, że budował się mit dobrego cesarza. Jednocześnie obowiązkowa służba wojskowa była doskonałą szkołą lojalistycznej postawy wobec dworu wiedeńskiego. W pewnym momencie chłopi sami o sobie mówili, że są cysorscy. Zebrało to krwawe żniwo w trakcie rabacji galicyjskiej w lutym 1846. Władze austriackie, by stłumić w zarodku szykowane powstanie, rozpuściły po wsiach wiadomości, że szlachta chce udaremnić szykowane przez cesarza zniesienie pańszczyzny i poddaństwa. W blisko 500 miejscowościach Galicji doszło do ataków na dwory, które kończyły się śmiercią mieszkańców po okrutnych mękach. Wydarzenie to stało się wielką traumą dla galicyjskiej szlachty. Do kolejnych wstrząsów doszło już w 1848 roku. Austriacy, tłumiąc wystąpienia Wiosny Ludów, zbombardowali Kraków i Lwów. W styczniu 1849 wprowadzono trwający 5 lat stan wojenny. W Galicji obowiązywały sądy doraźne oraz wydalano emigrantów. Jednocześnie od 1848 roku w zaborze austriackim doszło do zniesienia pańszczyzny, poddaństwa i uwłaszczenia chłopstwa. Władza Austriaków doprowadziła również do zmian w obrębie stanu szlacheckiego. Zniesiono równość szlachecką, dzieląc stan na rycerzy i magnatów. Szlachta utraciła nietykalność osobistą i majątkową, nałożono na nią podatki. Ponadto szlachectwa poddano weryfikacji. Dla uznania praw szlacheckich należało przedstawić herb, wywód genealogiczny oraz udowodnić, że rodzina od 150 lat posiadała w Rzeczypospolitej dobra ziemskie lub była zdolna do ich posiadania. Później jednak te warunki łagodzono, co powodowało, że udowodnienie szlachectwa było stosunkowo proste. Lecz ostatecznie aż 90% szlachty galicyjskiej mogło zostać niezweryfikowanych, co oznaczało sprowadzenie ich do stanu chłopskiego. Zabór pruski nie cieszy się najlepszą sławą, choć nie do końca słusznie, bowiem do 1815 roku to z Prusami Polacy wiązali największe nadzieje. Pod koniec XVIII wieku w Królestwie Prus blisko połowę mieszkańców stanowiła ludność polskojęzyczna. Jeszcze wówczas nie było to państwo zgermanizowane. Panowała tolerancja, a Prusakiem mógł być każdy, kto tu przybył niezależnie od pochodzenia etnicznego.
Nieprzypadkowo zatem Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki czy Antoni Radziwiłł liczyli, że to właśnie król Prus zdoła zjednoczyć pod swoim berłem wszystkie ziemie trzech zaborów. Gdyby do tego doszło, to Prusy znów związałyby się z Polską. Wcześniej były lennikiem, a teraz trzecim członem Unii. Wspólne korzenie państwa Hohenzollernów z Rzeczpospolitą dawały nadzieję polskim patriotom na odzyskanie niepodległości. Prusy jednak, jako najsłabsze z mocarstw rozbiorowych, nie było zainteresowane zadrażnianiem stosunków z Austrią i Rosją. Na początku XIX wieku niewiele zresztą brakowało, by same Prusy zniknęły z mapy. W 1807 roku, po klęsce w wojnie z Francją, ich los wisiał na włosku. Prusy przetrwały, ale utraciły ziemie uzyskane po III rozbiorze Rzeczpospolitej, z których utworzono Księstwo Warszawskie. Po 1815 roku w Wielkopolsce powstało z kolei Wielkie Księstwo Poznańskie, podległe królowi Prus, ale rządzone przez polskiego namiestnika, którym został książę Antoni Radziwiłł. Prusy w tym czasie przeżywały pierwszą falę niemieckiego odrodzenia narodowego. Po wojnach napoleońskich liczba ludności polskiej gwałtownie się zmniejszyła. Walka z Francją zespoliła zaś mieszkańców Prus. 17 marca 1813 roku we Wrocławiu król Fryderyk Wilhelm III wydał odezwę An mein Volk – do mojego narodu. Władca wprawdzie wymieniał w niej obok siebie Brandenburczyków, Prusaków, Ślązaków, Pomorzan i Litwinów, ale w stopniu ogólnym mówił o Niemcach, jakby sugerując, że jest to wspólny mianownik dla tych ludów. Autonomiczne Wielkie Księstwo Poznańskie zostało chwilowo odseparowane od wpływów germanizacyjnych. W tamtym czasie nie była to jeszcze germanizacja centralnie sterowana przez aparat państwowy. Raczej przejawiało się to w atrakcyjności kultury niemieckiej i możliwościach robienia kariery. Przez pewien czas Wielkopolska była na to odporna, a to zapewniło jej czołową rolę ośrodka polskiego w tym zaborze. Gorzej było na Pomorzu. Wpływy niemieckie były tu silne jeszcze w czasach Rzeczpospolitej. Po trzecim rozbiorze szlachta kaszubska uzyskała dodatkowe możliwości robienia karier wojskowych i urzędniczych w Prusach. Niebagatelny wpływ miała na to utworzona w Słupsku szkoła kadecka. Następowało tu tym samym stopniowe wynarodowienie elit. Polskość, czy raczej propolskość, zachowała się jedynie wśród Kaszubów, w tym potomków drobnej szlachty, dla których awans społeczny był trudny do osiągnięcia. Wielkopolska pod wieloma względami odbiegała od innych regionów Polski. Już w czasach pierwszej RP był to obszar, który rzadko doświadczał wojen. Nieprzyzwyczajona do ciągłych najazdów wroga, walki niewielkimi siłami przeciwko potężnym przeciwnikom, Wielkopolska wolała zawsze dobrze policzyć szable, zanim wyruszy do boju. Ponadto cechą tego regionu była także inna niż w pozostałych dzielnicach struktura społeczna. Tutaj istniał jeden z najmniejszych w całym kraju odsetków szlachty. Początkowo mógł być to czynnik niekorzystny, gdyż sprawami narodowymi interesowała się tu garstka. Prusy zresztą chciały to wykorzystać. Postępujące od początku XIX wieku uwłaszczenie chłopstwa miało doprowadzić do germanizacji tej części ludności i przeciwstawienia ich idei polskiej. Stało się jednak inaczej z dwóch powodów. Przede wszystkim bismarckowskie Niemcy rozpoczęły równocześnie walkę z Kościołem katolickim, co mocno zniechęcało chłopów do prusactwa. Nie chodziło tylko o przywiązanie do wiary. Kościół dawał najłatwiejszą do osiągnięcia dla plebejuszy możliwość awansu. Drugą kwestią była światłość elit, które postawiły na nowoczesną gospodarkę, będącą nie tylko konkurencją dla Niemców, ale otwierała własną, polską ścieżkę dołączenia do klasy wyższej. O ile w takim Gdańsku ciężko było liczyć na uzyskanie kierowniczego stanowiska w jakimś polskim przedsiębiorstwie, to w Poznaniu już tak. W miastach wielkopolskich, w odróżnieniu od miast Pomorza czy Warmii, istniała też polska inteligencja, która chłonęła młodych absolwentów w swoje kręgi.
można było ukończyć niemiecki uniwersytet, ale pracując w Poznaniu czy na przykład Śremie, z łatwością uchodziło się za polskiego lekarza, inżyniera czy prawnika. W Olsztynie, Toruniu czy Gdańsku wymagało to już sporo samozaparcia. Niewielki procent szlachty i polonizacja warstw niższych, a przy tym promowanie inicjatyw gospodarczych spowodowało, że Wielkopolska zaczęła opierać się w znacznej mierze na mieszczaństwie, co upodabniało ją bardziej do regionów zachodnioeuropejskich niż innych części Rzeczpospolitej. Nad Wartą myślano po kupiecku. Rosła klasa średnia. Wypowiedziana Prusakom na polu gospodarczym tak zwana najdłuższa wojna nowoczesnej Europy nie była spektakularną serią polskich zwycięstw. Raczej próbą zachowania tego, co jest, wobec naporu atrakcyjnej kultury niemieckiej. Nie było przy tym wrogości do Niemców. Bardziej wobec systemu biurokratycznego ich państwa. Walkę próbowano prowadzić w sposób pozytywistyczny, tworząc polski kapitał i broniąc polskiej własności, ale zgodnie z literą prawa. Polacy w zaborze pruskim żyli w państwie prawa. Nie czekały ich krwawe represje. Polacy byli wybierani do niemieckiego Reichstagu, ale na takie kariery jak w Austrii nie mogli liczyć. Dla Polaków, za wyjątkiem arystokratów, nawet niższe stanowiska urzędnicze były zamknięte. Jednocześnie zabór pruski był najbardziej rozwinięty pod względem gospodarczym ze wszystkich. Powszechna była kolej, w wielu miejscach była elektryczność. Istniał tu też najmniejszy odsetek analfabetów. W końcu XIX wieku i na początku XX nasiliły się jednak w zaborze pruskim działania germanizacyjne. Głośnym echem odbiły się rugi pruskie, strajk dzieci we wrześniu czy utrudnianie zabudowy, czego symbolicznym przejawem był wóz drzymały. W 1908 roku władza próbowała na mocy specjalnej ustawy wywłaszczać polskie majątki ziemskie. Udało się tylko 3, a w 1912 i 1913 roku doszło pod pomnikiem Mickiewicza w Poznaniu do starć młodzieży z policją. Obecnie uważa się raczej, że to zabór rosyjski był tym najgorszym. Do 1830 roku takie twierdzenie jest zupełnie nieuprawnione. Początkowo władza cara na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej odznaczała się łagodnością. Julian Ursyn Niemcewicz, opisując nastroje panujące wśród szlachty litewskiej, na początku XIX wieku stwierdził, że ludzie tu byli przyzwyczajeni do spokojnej niewoli i zysków domowych. Car pozwalał na istnienie sejmików szlacheckich, co prawda o ograniczonych kompetencjach, ale jednak. Zachowano też szlacheckie urzędy i to polska szlachta sprawowała tu administrację niższego szczebla. Był to obraz dosyć sielski, który zresztą przedstawił w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Do pewnego stopnia można było jeszcze żyć jak przed zaborami, ale pojawiły się też czynniki, które poważnie zaburzały obraz krainy szczęśliwości pod panowaniem cara. Denerwował fiskalizm władz, obowiązek wystawiania rekrutów do wojska, wszechobecna korupcja i płaszczenie się przed najwyższym urzędnikiem tych ziem, czyli gubernatorem. W złej sytuacji znalazła się warstwa chłopska. Jak we wszystkich zaborach, zobowiązano ich do długoletniej służby wojskowej, z której znakomita większość nie wracała. Ponadto ciężary pańszczyźniane były w Rosji znacznie większe i bardziej uciążliwe niż w Rzeczpospolitej. W Rosji pańszczyzna była nakładana na osobę, a nie na gospodarstwo. Powszechny i dozwolony był handel chłopami. Reforma uwłaszczeniowa została z kolei wprowadzona w państwie carów dopiero po 1861 roku. Pod względem gospodarczym to zabór rosyjski ustępował dwóm pozostałym aż do końca XIX wieku. U schyłku tego stulecia Rosja weszła na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego, co było widoczne również na ziemiach polskich. Znakomicie rozwijały się takie centra przemysłowe jak Zagłębie Dąbrowskie, Łódź czy Białystok. Zmodernizowana została Warszawa. Ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej pod względem infrastruktury, rozwoju miast,
stały jednak wręcz na dramatycznie niskim poziomie. Po 1815 roku to właśnie w zaborze rosyjskim panowały najlepsze warunki do rozwoju polskości. Pod władzą cara znalazło się bowiem utworzone na Kongresie Wiedeńskim Królestwo Polskie, rządzące się własnymi prawami, z własnym sejmem, z własną konstytucją i z własną armią. Początkowe nadzieje, że również ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainy zostaną przyłączone do kongresówki, okazały się płonne. Już po kilku latach funkcjonowania Królestwa Polskiego dochodziło do przejawów łamania konstytucji przez carskich wysłanników. Kres większości przywilejów przyniosła klęska powstania listopadowego. Od 1832 do 1856 roku namiestnikiem Królestwa Polskiego był Iwan Paskiewicz. Przez wprowadzone przez niego represje okres jego urzędowania nazwano Nocą Paskiewiczowską. Na terenie kongresówki panował stan wojenny. Przejawy polskości były tępione. W 1831 roku władze przystąpiły do intensywnej akcji weryfikacji szlachectwa. W jej wyniku tysiące przedstawicieli szlachty sprowadzono do warstwy chłopskiej. Chwilowa poprawa sytuacji Polaków w Królestwie Polskim nastąpiła przed powstaniem styczniowym, lecz klęska zrywu doprowadziła do wzmożenia akcji rusyfikacyjnej. W dodatku uderzono w wielką polską własność. Uczestników powstania zsyłano na Sybir, a ich majątki konfiskowano. Represjom poddano również Kościół katolicki. U progu I wojny światowej Rosja była jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata, ale pod względem gospodarczym ustępowała jeszcze m.in. Niemcom. Polacy mogli zasiadać w rosyjskiej dumie, w rosyjskim parlamencie, ale kariery urzędnicze czy wojskowe dla niezrusyfikowanych Polaków były raczej zamknięte. Trudno zatem stwierdzić, który zaborca był najgorszy. Aż do 1832 roku za takiego może uchodzić Austria. Pod zaborem austriackim ziemie polskie nie rozwijały się ani pod względem gospodarczym, kulturalnym czy społecznym. Do 1815 roku najlepsza sytuacja dla Polaków panowała w zaborze pruskim, państwie zamożnym, w którym panowała daleko idąca tolerancja. W latach 1815-1830 najlepszym z zaborców był car rosyjski. Królestwo Polskie było de facto państwem polskim. W dodatku dobrze rozwijającym się gospodarczo. Po upadku powstania listopadowego to jednak Rosja zasłużyła na miano najgorszego z zaborców. Ale w latach 1846-1854 to miano współdzieliła z Austrią, która najpierw sprowokowała krwawe rzezie szlachty, a następnie przeprowadziła represje po wiośnie ludów. Paradoksalnie, długo za najlepszego z zaborców może uchodzić państwo pruskie. Co prawda postępująca germanizacja utrudniała rozwój polskości, ale Polacy żyli w dobrze zorganizowanym państwie. Za działalność patriotyczną nie groziły krwawe represje. Państwo, zwalczając polskość, działało w granicach prawa. Polacy zaś mogli dzięki temu działać w ramach szeregu legalnych organizacji. Jednak po 1867 roku bez wątpienia Polakom było najlepiej w zaborze austriackim, gdzie doszło do polonizacji szkolnictwa i urzędów. Z drugiej strony, pod panowaniem Franciszka Józefa żyło się zazwyczaj biednie, choć może nie wszystkim. Grupą rządzącą w Galicji było wielkie ziemiaństwo. Ta warstwa społeczna, grupująca głównie arystokrację i bogatą szlachtę, potrafiła bez problemu odnaleźć się w każdym zaborze. Skoligacona z elitami państw zaborczych miała ułatwiony dostęp do urzędów i karier wojskowych. Represje dotykały jedynie tych, którzy uczestniczyli w powstaniach. Takich arystokratów było niemało. Ryzykowali oni nie tylko własnym życiem, ale też wypracowanym przez pokolenia majątkiem. Nie brakowało jednak też takich, którzy swój patriotyzm próbowali połączyć z lojalną postawą wobec zaborczego władcy, a nawet takich,
którzy wzięli sobie do serca słowa przywódcy targowicy Szczęsnego Potockiego. Nie mówię o przeszłej Polsce i Polakach. Znikło już to państwo i to imię, jak znikło tyle w dziejach świata. Każdy z przeszłych Polaków ojczyznę obrać sobie powinien. Ja już jestem Rosjaninem, na zawsze. Podobny pogląd po rozbiorach wyrażał zwolennik reform Sejmu Wielkiego, pisarz, podróżnik polski, a potem też carski dyplomata Jan Potocki. W liście do Stanisława Augusta Poniatowskiego radował się, że pod władzą cara sytuacja gospodarcza w jego majątkach się poprawiła, a on sam tylko chwilowo uległ patriotycznej chorobie. W zaborze rosyjskim bogate ziemiaństwo niejednokrotnie ramię w ramię z carskimi urzędnikami dążyło do pozbawienia ziemi zdeklasowaną drobną szlachtę. Dzięki temu arystokraci zyskiwali nowe grunty, a władze miały ułatwione zadanie zrusyfikowania potencjalnie najbardziej buntowniczej grupy społecznej. Warto ponadto podkreślić, że każdy zaborca traktował przejęte polskie ziemie jako peryferię swojego państwa. Nawet zdawałoby się tak dobrze rozwinięte pod względem gospodarczym Pomorze czy Wielkopolska były najbiedniejszymi regionami Niemiec. Inaczej było z Królestwem Polskim, jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarczo dzielnic Rosji. Podwaliny pod to podłożył jednak minister skarbu, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, przed wybuchem powstania listopadowego. Reszta ziem Rzeczpospolitej pod władzą cara była głęboką prowincją. Istniały nawet miejsca tak odcięte od świata, do których rosyjscy urzędnicy docierali pierwszy raz dopiero pod koniec XIX wieku. W każdym z tych zaborów do końca ich istnienia można dostrzec podstawowe elementy polityki znanej chociażby z afrykańskich kolonii. Eksploatacja gospodarcza, wykorzystywanie lokalnych elit do utrwalenia swojej władzy i wywyższanie własnej kultury i dziedzictwa ponad dorobek miejscowych. Dla Rosji, Austrii i Prus, bez wyjątku, Polska była niczym innym jak ich niezamorską kolonią. A który państwa zdaniem zaborca był najgorszy? Prosimy o pozostawienie komentarzy, a także subskrybowanie tego kanału oraz kanału Kurier Historyczny Podcast oraz odwiedzenie sklepu Wokulskiego, gdzie można nabyć m.in. kubki, mapy, plakaty, a także bluzy związane z naszą historią. Tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.